To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia! Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Czekamy na listonosza. Chodźcie! Duże pudło. Przegapiliśmy go? Nie, chyba nie. Nasz listonosz nazywa się Jacek. Kiedy tylko pojawia się na naszej ulicy, zawsze do niego machamy. A on też nam macha. Jedzenie gotowe, kochani. Umyjcie porządnie rączki, proszę. Idziemy! Za minutkę! Nie za minutkę, tylko już. Ale mamusiu! Ale jeszcze nie pomachaliśmy panu listonoszowi. Już jest! To pan listonosz! Podjechał samochodem! Dzień dobry panu! Machaj, Tosiu, machaj! Mamusiu, pan listonosz nam pomachał! Pan Jacek ma naprawdę duże pudło! I idzie z nim w naszą stronę! Pokażcie! To pudło jest dla nas! Oby było pełne misiów! Albo pełne piłek! O nie! Wiezie je do sąsiadów! To niesprawiedliwe. To pewnie przesyłka dla państwa Filipiaków. Chciałem, żeby to pudło było dla nas. Ja też. O, nie przejmujcie się tym, kochani. Chodźmy do kuchni coś zjeść. Chodźcie. Soczek dla ciebie. Zjedz też troszkę marchewek, Tosiu, dobrze? Chciałbym, żeby to pudło było nasze. Ja otworzę! Ja otworzę! Nie, nie, w porządku, ja otworzę. Wy zostańcie i jedźcie. O, dzień dobry, jak się pan miewa? Dziękuję, świetnie. Czy mogę u pani zostawić przesyłkę dla państwa Filipiaków? Nikogo nie ma w domu. Tak, oczywiście. Tosiu, mamusia rozmawia z panem listonoszem. Chodź szybko! To duże pudło! Dziękuję, że przyjmie pani paczkę dla sąsiadów. Tosiu, Tymku, wiedziałem, że mogę na was liczyć. Jasne, pomożemy. Dzień dobry. Zaopiekujemy się tym pudłem. Może pani tu podpisać? Jasne, oczywiście. Dzięki. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ciężkie. Mamusiu, skąd państwo Filipek będą widzieli, że ich pudło jest u nas? Pan listonosz wrzucił im karteczkę przez drzwi. No już, wracajcie do stołu skończyć jedzenie. Ja nie mam ochoty już jeść. Będę pilnował pudła. Chodź, Tymku. Idę. Mogę prosić o bułkę z szynką? Tak, oczywiście, proszę. Po jedzeniu bawiliśmy się pudłem. To pudło szczękających zębów. Super! Czekaliśmy, aż pan Filip jak wróci do domu. Tak, już prawie jesteśmy. Tak, już prawie.
Dzień dobry, bliźnięta! Pan Filipiak! Nie widzieliście gdzieś przypadkiem takiego dużego pudła? Tutaj jest! A, tutaj jest! Naprawdę dobrze się nim zajęliśmy. Dziękuję. Zawsze mogę na was polegać i jesteście cudownymi sąsiadami. Dziękujemy! Chcecie wiedzieć, co jest w środku tego pudła? Podpowiem wam. Królik? Nie zupełnie, ale to jest coś dla moich królików. Wyścigówka? Rakieta kosmiczna! Nie zupełnie. Powiem wam coś. Jak pomożecie mi otworzyć to pudło, wtedy wszyscy zobaczymy, co jest w środku. Przesuń się troszeczkę, Tomek. Uważajcie teraz. Proszę, przesuń się na tą stronę. Oj, uwaga. Ostrożnie, tak. Ostrożnie. Przesuń się troszeczkę. Uwaga. Musimy odejść. Hurra! Spójrz! Dobra robota. Jeszcze tylko z brzegu. No i już. Dobrze, i do góry? Kolejne pudło? Tak. Pudło w pudle? Tak, to taki specjalny rodzaj pudła. Poczekajcie. Wasza mamusia pomoże mi je wyciągnąć. Przesuń się troszeczkę, Tosiu. Gotowi? Tak. Dobrze. Co to jest? I tu połóżmy. To jest klatka dla królików. Tak. Jedna z moich samic, psotka, będzie miała niedługo młode, dlatego potrzebuje większej klatki. Wow. Ile małych króliczków będzie miała psotka? Nie wiem, Tosiu. Musimy zaczekać i zobaczyć. No dobrze, muszę zanieść tę klatkę do domu. Jeszcze raz dziękuję. Pomogłabyś mi, Jolu? Oczywiście, że pomogę. I do góry. Muszę. Uwaga na głowę. O, dziękuję, kochani. Świetnie. Ostrożnie, ostrożnie. Jeszcze dobrze. Otworzę drzwi. Proszę pana. Tak. Czy to pudło jest panu potrzebne? Możemy je zatrzymać? Bardzo nam się podoba. Pewnie, że możecie. Byliście tacy pomocni. Oczywiście, jeśli się zgadzasz, Jolu. Pewnie, że się zgadzam. Hurra! Dziękujemy, mamusiu, dziękujemy panu. Udawaliśmy, że jesteśmy królikami. A nasze wielkie kartonowe pudło było naszą klatką. Wtedy znowu zadzwonił dzwonek. A, witam. Dzień dobry państwu, proszę wejść. Bardzo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witajcie ponownie, dzieci. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczcie, przynieśliśmy kogoś, kto chciał wam bardzo podziękować. Orety, czy to psotka? Nie, została w domu i odpoczywa. To Tuptuś, przyjaciel psotki. Przywitajcie się. Hej, Tuptuś, chcesz się pobawić w naszym pudle? Tymek, to przecież już nie jest pudło. To klatka królika. A właśnie, chodźmy. No dobrze, idziemy. Zobaczymy, czy mu się spodoba. Ostrożnie. Ja pójdę tutaj. Dobra. No i już wskakuj. Tak. O. Jest taki mięciutki. Chciałbym mieć takiego króliczka. Ja też. Jest mięciutki, prawda? Tak. Wtedy mamusia powiedziała: kiedy się przeprowadzimy, będziemy mieli dużo miejsca w ogrodzie na klatkę dla królików. Kiedy się przeprowadzimy, będziemy mieli dużo miejsca w ogrodzie na klatkę dla królików. Hurra! Chcemy mieć małego króliczka. O. Prosimy. Możemy go mieć? Niedługo będę szukał domu dla króliczków psotki. Bardzo prosimy. No dobrze. To postanowione. Będziecie mogli mieć króliczka, jak się przeprowadzimy. I to powiedziała mamusia. Byłoby na tyle. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj opiekowaliśmy się dużym pudłem państwa Filipiak. Pamiętacie, co w nim było? Czy to były piłki? Czy klatka dla królików? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to klatka dla królików. Zobaczcie,
O! Mamusiu, spójrz! Dobra robota! Jeszcze tylko z brzegu. No i już. Dobrze, i do góry. Kolejne pudło? Tak. Pudło w pudle? Tak, to taki specjalny rodzaj pudła. Poczekajcie. Wasza mamusia pomoże mi je wyciągnąć. Przesuń się troszeczkę, Tosiu. Gotowi? Tak. Dobrze. Co to jest? I tu pomóż. To jest klatka dla królików. Tak. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.